szybko powiedz, co powiem, co powinien wygrać. Wyleżało średnio. Bardzo no, miałeś na taki win the vibes. Tak. Mimo, że nie przepadam, to uważam, że to był najprzyjemniejszy. Kibicuję Ukrainie oraz Malcie. Gruzja była spoko. Też Gruzja była spoko. Tak, budujemy w tej chwili emocje, bo przed nami... Ale nerwy. Zacznę jej wpadzie stacja o tym. Wiem, że bardzo chcesz. 160 krajów dotarły do nas. No to się głosuje w Eurowizji Junior. Trzeba podgłosić. Wiem, że zliczanie głosów obecnie... Rafał Brzozowski na plus. Tak, jest słuchanie. Cała trójka w sumie. No zobaczymy, czy idę, nie jest pierwszy teraz. Nadal przemilczamy wyniki głosowania widzów. Przemilczają. Przemilczają. Przemilczają! Tylko żywi głosuje jednak. Tak. Jezus Maria. Dwa! Gratulacje Unity! Spain 10 dostało, zauważyłem. Ile mówiłeś? Francja 8, Białoruś 7. To kto dostał punktu? Szybko, pokażcie tabelę. Szanowni. Nie chcą pokazać chyba. A, Serbia nie dostali. A ma dostała jeden. A my? Sześć. No, chyba za to, że to Rus w nazwie. Rus. I teraz Holandia. A jest Rosja? Nie wiem, strasznie nieczytelne. Za szybko to idzie. W szczególności na ocenę najwyższą. Chyba jakieś małe, bo miała chyba 5 albo 6. Polska 5. Hiszpania jest. Druga Gruzja jest trzecia. Za szybko to idzie. Za szybko. No, Niderlandy. Ostatnie są Niemcy. Poznamy tę panią. Ukrainy nie szkoda. Kazachstan nie chwycił chyba. A jestem w szoku. Częścią tego widowiska. Cieszymy się, że jesteśmy razem z wami. A dwunastka dla Białoruś. Białoruś 12 za playback. My 8! Dziękujemy. To bez punktów dalej. Może dalej patrz, to jest bez punktów. Francja, Białoruś, Hiszpania. Na top 3. Serbia jest ostatnia, Niemcy przed. Szczęście na ich twarzy. Widzisz, kurczę, ja mam bardzo zrobię. No i coś tam widzę. Ale to jest wysadka, za szybko. Będę do domu otwarzyć i włączyć. Ale ma fryz. Kazachstan jest zostawiam. Nie żyli białoruskiego, a dwunastka. My dwa. Po sąsiedzku. Francja, Hiszpania i Białoruś. Hiszpania jednak chwyciła. Francja chwyciła, że ja tego też nie chwyciła. U Polska bez punktu teraz. Politycznie. Ale nie to są ostatnie. I Ukraina. No szkoda Ukrainy. Okej. Okay. Mają wyniki byle do maja chyba. A my ile? A my Jezus, my ile? A my tak szybko idę, że łapkę tego, ile Polska dostała. Teraz pokażę chyba. Biedna Serbia, kurczę, żal już wszystkich dzieci, powiem szczerze. O, szybko. Serbia ostatnia. Gruzja trochę spadła. Ale proszę, jest to. Yeah.
Portfel dzwoni. Valetta. A my? 8. Ukraina nic. Malta. Ja się smutno, kurczę, aż mi się serduszko łamie, no. Go, go, Francja. Albo Spajny. Kazachstan drugi, to jednak jest wysoko. No, Krusza, swój ulubieniec, śniałek. Białoruś? 12? Właśnie nie wiem, protesty. Kazachstan. 4 dla nas. A 6 dla Białorusi. Serbia. Niemcy zostały. Tak jak mówiliśmy, Niemcy dla najgorsze. Może uwidzę, czy to podniosą. Jestem ciekawa, jak widzowie zagłosują na Niemcy. O! Któż to? Melania? Melania? Junior Eurovision. A jesteś na szóstym miejscu. Nie, to nie jest najgorzej? Myślę, że to by było takie optymalne. Tak. Wystarczy. Jestem w szoku tych Niemców, powiem ci szczerze. Bardzo jestem w szoku. A 12 z Hiszpanii. Mnie zaskoczyli. Dla was dwa! Żyje! Ona żyje! Nie jest sklejona. Rok temu 12, teraz 2. Już tak, starczy dla nas. Głosowania jurorskie. No ciekawe, ile dostaniemy. Czy dostaniemy jakąś dwunastkę? Bo postawiłeś, że tak. No tak myślałam, że obstawimy. Lecz dostaniemy jakąś dwunastkę. Wow! Dla nas nic! Nic dla nas! To jestem w szoku! I Francja, no to Francja sobie nie przyzna. Pytanie, czy utrzymają pierwsze miejsce. No właśnie. Bo mogą się zepchnąć. Prawdopodobnie. Dziękujemy za słowa uznania. Szok. 12 punktów dla Serbia. Ja, ale to się niziutko. Hiszpania nie są serwis! O Francji! O Francji, ale to może zagłosowali... Czyli nie opłacało mu się nagrywać polskiej i hiszpańskiej. No nie, nie. Francuską na, tak. Na nagrać. No to ja trzymam kciuki za Francję. W takim wypadku. Kazachstan też byłby okej, okay, ale... Ja jestem całym sercem za Francją. Ta Białoruś nie zasłużyła tym, co odwaliła. A szkoda, bo ona tam piękne szubice. Cudowne. Na pierwszym miejscu widzimy. Ale chyba ustawiacy. Daj. Miałeś rację, że żadnej nie dostajemy dwunastki. Wiesz? Miałeś rację. Niemcy otrzymują? 39 punktów. No panie. No to teraz się wyjaśni, czy jak Serbia dostanie, to będzie ostatni. No i teraz zaczynają się prawdziwe emocje. Bo wszystko się może zdarzyć. Serbia. 50 punktów. Teraz co mi na włoską rok temu. Zaskoczenie. Ja jestem zaskoczona. Bo Macedończycy oglądali. Na żywo, mi na pewno pomogli. Russia. Będzie 60 ileś. Tylko tyle? A prowadzi! Ojejka! Oj, to samotniona! Dobra, teraz! I teraz my, Polska. 44 punkty! Trzeba anulować! Czyli chyba jednak musi być piosenka Dystans, żeby się podobało wszystkim. Raczej tak. Obala się chyba ta... To Serbia miała więcej od nas, od widzów. Po 50 od widzów, a my 44. Jeszcze oni dostaną więcej. Malta chyba nie. Online voting, jeszcze ma więcej Malta, bo dostała nawet więcej. Ale jaja! Matko Chrystus, co tam się dzieje? Oj, chyba się zaskoczyły mocno. Bardzo wysoka nota to była.
Oj, nie będziemy w top 5. Dodatkowo. Teraz Ukraina prowadzi. Oleksa, cała ekipa. Stop the voting! Stop the voting! Stop the count! I słusznie. Ale dalej słyszałam go to polsko, bardzo. Wydaje mi się, że teraz będzie dużo. Tak, oj, teraz tak. Że Francja i Hiszpania najwięcej zebrały i myślę, że Holandia. Myślę, że 75 obstawiam. Szybko, mów ile. 80 ileś? Hiszpania przyjmuje. Blisko byłem! A takie no chwilę. Rozwalam to studio. Jezus, no co się dzieje? Jezus. Proszę o pomocy. Lekarza. Lekarza. Oh my goodness, okay. Tu będzie dużo, nie zawsze sobie dobrze radzili. Nie, bo my sobie nie poradziliśmy w tym roku. Ale nam już wystarczy wygrywanie. Wystarczy. Gratulacje dla Ali, tak czy siak. Rozpoczniemy. Ale Niemcy skończą ostatni. Jestem w szoku! A mówili, że któryś z chłopców skończy ostatni, albo Malta. No sobie może być tak czy siak. Czy ostatni? Tak. Ale jednym punktem. Czekaj, to my zajęliśmy praktycznie przedostatnie miejsce, mówiąc egzekwo z Rosją. Tak. A ktoś tego spodziewał? Oj, nikt chyba. Czyli promocja chyba też nie jest wystarczająca. No bo naprawdę nie chcieli już wygrywać i specjalnie tak obniżyli te noty. Punkty z głosowania internetowego. Dają dodatkowo 42 punkty. Jeszcze mniej od nas, czyli... Serbia miała pana mniej. Tak, nie, Niemcy. Hiszpania prowadzi. Teraz jestem ciekawa. A ile jakaś taka spokojniejsza? Ojej. Hiszpanie potrzebują pomocy. Natychmiastowej. No ale zobaczymy, jeszcze punkty do przydzielenia są. Może się trochę denerwuję, bo chciałabym bardzo pracy. Ale ma tu czekić się tutaj. Online. To jest takie ombre. Kontynuujmy i da. Ostrocięcie. Belarus. A więcej rośnie. Białoruś. 57 punktów. Ale nie, nie prowadzi. I może lepiej. I może lepiej po tym, co się wydarzyło w kuluarach. No dobra, no niech będzie. No dobra, niech będzie. I kula o ziemię. Dobra, ja stawiam Francja i koniec. Nie, czy Francja, czy Hiszpania, to będę zadowolony. Kazachstan też jest ok, ale dla mnie zwykli pan. Zwykli kompatyczny też dla mnie. Wolałabym Francję. Dla Kazachstanu i Francji. Przynajmniej wychodzimy, nie będziemy się ten, a nie tak dziwnej kłótnia, że oszukane. Tak. Ustawka. Ustawka. Wszystko zależy od tego, ile punktów głosowali online otrzymali Kazachstan i Francja. Hiszpania na razie wygrywa. One point. 69 punktów. Nie prowadzi. 69, a my rok temu 166. Ale wydaje mi się, że Francja ma 76. Mam nadzieję. Jeszcze poczekajmy chwilkę. Ale jest ciasno. Dobra, trzymam kciuki. To już wolę Francję. Kazachstan nigdy nie wygrał, więc byłoby to historyczne dla nich zwycięstwo. To już wygrał. Proszę o Francję. No. Francja. No. Okej. No. No, głosu, te momenty na głosy, które tak naprawdę są najbardziej emocjonujące. Ile potrzebuje? Nie wiem, liczyć. 4,5 miliona głosów. Więcej niż rok temu. A mamy mniej państw. No właśnie. 65 wygra. Dziękuję bardzo. Jeszcze studia matematyczne. Tak, jeszcze studia matematyczne. Dostałam tutaj słuchawce, 65. Potrzebuję. 166 points. Francja wygrała ten konkurs w tym roku. Musieliby otrzymać przynajmniej 6 punktów. Odpowiedź. To Francja wygrywa, jeśli nie, to Kazachstan. Czy to jest możliwe? Czyli kończymy na
Dziewiątą. Już za chwilę się dowiemy. Matko chryzantejska. Blamasz! Okej. Okay. Time for friends. Let's do it, I think. No. Godzina? Okay. Poważny tur, poza 19. Wiadomości. Otrzymuję. From online voting. No. One hundred, right? No to chyba. Ale rozwaliła! Rozwaliła! Brawo! Czyli druga była Hiszpania! Tak. W online. Ale jaka różnica? Ona miała 75. Super! Ja się cieszę. Ja też w sumie, bo ten występ był rzeczywiście na miarę. Ojej, płatnie lata! Bardzo do góry! Spotkanie online, ale wszystko dzieje się na żywo i wszystko przechodzi do historii. Francja. Gratulacja. Gratulacja, ja się cieszę bardzo. Ale i tak jest rozpoczona tak niskim online votingiem z Polski. Jest, byłam pewna, że będzie chociaż minimum 60 punktów. To jest ten moment. Bo ta piosenka stricte zasługiwała na to. I tutaj powiem ci szczerze, ale nie zrobiła takie niskie miejsce. No, ja byłem w szoku. Jestem w szoku, że dopiero dziewiąta jest w sumie. Ja sobie myślałam, że to będzie trzecie minimum, tak sobie... Czyli Alicja Rega? Miała wyższe miejsce. Siódme miała, ósme. Jestem w szoku. Się zbliżyliśmy do Oliwii wieczorek. Ale to trochę też dobrze dla nas, w sensie, bo to oznacza, że... Widzimy się do Rok Francji. Też, prawdopodobnie. Ale że nie mamy takiej mocy. Nie potwierdza się to. Musi być chyba piosenka w takim razie i występ po prostu porwie. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy nie wiem. No cóż. No cóż, no. Żegnamy Eurowizję. Żegnamy się z nami.